Radio 7, Toronto. Mamy mnóstwo urodzin muzyków pod datą 7 sierpnia na całym świecie. Ale po kolei. W kalendarium muzycznym siódemki. Siódemka. Polskie Radio w Kanadzie. I tak, 7 sierpnia w 1942 roku urodził się B.J. Thomas, piosenkarz amerykański, który pochodząc z amerykańskiej wsi w Oklahomie, musiał zacząć od muzyki country. I tak by pewnie mu zostało, gdyby nie to, że powierzono mu do zaśpiewania w pewnym znanym westernie piosenkę Berta Bacharacha, tę właśnie, o deszczu padającym na głowę. Prawie wszystkie piosenki o deszczu jakimś trafem stają się przebojami, ale ta była wyjątkowym mega przebojem. Często była też Oscara i wykonywało ją później mnóstwo artystów, ale pierwszy był B.J. Thomas. B.J. Thomas zmarł na raka w maju 2021. A jak powiedziałem, piosenka o kroplach deszczu spadających na głowę stała się jeszcze wielokrotnie przebojem w bardzo wielu różnych wykonaniach. Z niewielkiej chmurki w wiosny czas na moją głowę lecą krople deszczu. Kapią pomalutku. Żegnajcie wszystkie troski, żegnaj mi smutku. Wiosenny deszcz, który z małej chmurki spadł, zaskoczył wszystkich nagłą swą wizytą. Kapie pomalutku, by zagościła zieleń w każdym ogródku. 1946 urodził się Janusz Kruk. Dobry muzyk, świetny kompozytor, genialny aranżer i taki sobie wokalista, no ale przede wszystkim lider zespołu 2+1, a prywatnie mąż wokalistki Elżbiety Dmoch. Patrzcie go, oto idzie ulicą, niewidzialną stumę wzgiętę kotwicą, zamazany punkt w wielkiej powoli głów. Nie chcę pytać nikogo, niestrudzony badasz własnych pragnień i snów. Wielkim muzykiem był Janusz Kruk, ale zmarł młodo i nie żyje od wielu lat. Pozostały po nim jednak dziesiątki przebojów na dowód, jak sprawny i uniwersalny to był twórca. I uniwersalny również dlatego, że sięgają dzisiaj po jego piosenki bardzo młodzi wykonawcy z Polski. Dla przykładu, oryginał przed chwilą i cover teraz znanego przeboju pana Janusza w wykonaniu. To najpierw to był zespół 2+1, no a teraz młoda grupa Biskit. Patrzcie go, oto idzie ulicą, niewidzialną z tłumem spięty kotwicą, zamazany punkcik wielkiej powodzi głów. Nie chcę pytać nikogo o drogę, serce bije mu jak dzwonek na trwogę. Niestrudzony badacz własnych pragnień i snów. O, 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 snów. Wielki, mały człowiek, zalękniony tak, dumny jak pan. Wielki, mały człowiek, prorok lepszych dni, niepewnych spraw, obiece swej.
1953. W Gdańsku urodził się wtedy Andrzej Pawlukiewicz, pianista i kompozytor, a przez wiele lat kierownik muzyczny zespołu Wały Jagiellońskie. Mam małą sambę, sikoreczkę mam. Ale to nie są wały. Buty mi spadają, kiedy tańczę. Ale też pan Andrzej śpiewał i grał na fortepianie w innej grupie, wywodzącej się z nurtu studenckiego, czyli w naszej Basi kochanej. Na dachu i na drzewie, w chmurach czasem w niebie, tylko samba liczy się, samba można będzie, samba. Rok 57. Amerykański program muzyczny American Bandstand był przez kilka dekad trampoliną do wielkiego gwiazdorstwa dla gwiazd początkujących. Wystąpić w nim oznaczało sukces. W roku 57 zaśpiewał w nim po raz pierwszy Kanadyjczyk Paul Anka, który wykonał tam wtedy swój aktualny, niemożliwie wielki, światowy hit Diana. W 1958 w Anglii przychodzi na świat Bruce Dickinson, charyzmatyczny wokalista heavy metalowej grupy Iron Maiden. To wyjątkowy przedstawiciel heavy metalu, nie bierze prochów, trenuje szermierkę, jest pilotem samolotowym, no i nieźle śpiewa. Tu akurat piosenkę z obcego repertuaru. W Londynie urodziła się wówczas wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów Jackie O'Sullivan, która przez kilka lat była członkinią popularnej w dyskotekach wokalnej żeńskiej grupy Bananarama. To nie koniec długiej listy solenizantów na dzisiaj. Tyle samo, co dziewczyna z Bananaramy, ma muzyk rodem z Wrocławia. Edmund Stasiak, gitarzysta, no drugi gitarzysta Lady Punk. Potem Papa Dance, ale po rozstaniu z tym zespołem lider innej grupy Emigranci. Jednak z Lady Punk Stasiak nagrał najwięcej, bo 6 płyt. A jak się wyda?
1961, a na wierzchołku listy Billboardu z muzyką country Patsy Cline z piosenką I Fall to Pieces. Aż 6 miesięcy zajęło jej zdobycie tego wierzchołka, bo płytę wydano w styczniu. Ale za to stała się jedną z najbardziej znanych w katalogu amerykańskiej country music. Sierpnia to dzień, w którym australijski zespół Bee Gees przestał próbować podbijać Amerykę, bo ona właśnie zaczęła kłaść się u jego stóp. I can think of younger days when living for my life was everything a man. Do tego dnia Bee Gees mieli jakieś 6 przebojów w pierwszej 20, ale ani razu na szczycie. Tym razem się udało i to na dodatek balladą o tym, jak poskładać pęknięte serce. Bracia Gibb napisali ją dla Andy Williamsa, ale on ją odrzucił. No to bez łaski. Ten sukces trochę zdefiniował ich styl śpiewania, tuż zanim nadeszła era muzyki disco, która zdefiniowała ich styl jeszcze silniej. Tak, teksty o rozstaniach, złamanych sercach i zerwaniach to zawsze dobra recepta na sukces dla początkującego tekściarza. Oto kolejny przykład. Sierpnia 1976 młody Elton John i młodziutka Kiki Dee łączą swoje siły i nagrywają wspólnie piosenkę, która momentalnie staje się w Ameryce numerem 1. Dzisiaj w naszym kalendarium tylko jedna rocznica śmierci. W 1984 roku w wieku 48 lat umarła z powodu niezdrowego trybu życia wybitna amerykańska wokalistka Esther Phillips. Śpiewała głównie rhythm and bluesa, bo była czarna, ale też pięknie śpiewała i jazz, i country, i pop. W tym choćby przeboje Beatlesów. And if you saw my love, you'd love him too. I love him. He gives me everything, and tenderly the kiss my lover brings, he brings to me. Near me.